Żalu, ale oso, ale osowego. Aleosowego. Ale. Czekajcie, dajcie mi chwilę. Ho, ho, ho! Dzień dobry, moi drodzy. Dalej w świątecznej atmosferze. Dzisiaj także będzie propozycja makijażu świątecznego. Ostatnio było jaśniejsze oko i ciemniejsze usta. Druga propozycja była z bardziej podkreślonym okiem i z ciemniejszymi ustami. A dzisiaj zrobię właśnie bardziej podkreślone oko i jasne usta. No i wszystko to w takim przedsmaku, powiedziałabym, ulubieńców, którzy pojawią się na początku stycznia. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, pokazać moje perełki kosmetyczne, ale nie tylko, które także świetnie się sprawdzą na prezent świąteczny, które stanowią może nie o tyle pewne gadżety, ale coś, co po prostu samo w sobie jest sztuką, ale o tym już za chwilę. O perełkach, które bardzo mi pomogły, o perełkach, które używam regularnie, ale nie wspominając jakoś o tym, o perełkach, które, że tak to ujmę, testowałam poza kamerą i dopiero teraz przychodzę z taką, może nie tyle aktualizacją, ale opinią i recenzją. No i generalnie dziś będzie na luźno, więc przygotujcie kawę, herbatę, ciepłe kapcie i serdecznie zapraszam na odcinek. Drodzy, rozpoczniemy sobie od pielęgnacji i tutaj mogę śmiało powiedzieć, że ta pielęgnacja postawiła moją skórę na nogi, że tak to ujmę. I jakiś czas temu wrzucałam Wam odcinek o mojej dotychczasowej pielęgnacji, co tam się zadziało, co używam. I także zadałam Wam pytanie, że może od czego, jaka jest przyczyna właśnie tutaj tej strefy bardzo mocno problematycznej, czy to tylko i wyłącznie maseczki, czy może ktoś ma pomysł. Poszłam później do dermatologa. Jakby diagnoza to może być od wszystkiego, więc proszę się obserwować i wszelkie ewentualne czynniki eliminować. I także przecież nie było przez pewien czas filmów na kanale. Było to 2 tygodnie, ale jakże długie 2 tygodnie. I odezwała się do mnie Bilenda Profesjonal. Magdalena, zobacz, spróbuj, przetestuj. Może akurat to Ci pomoże. I zaproponowali wspólne działania. Ale nie wiedząc co, nie wiedząc jak, czy to na pewno się sprawdzi, no to właśnie przez okres, no już spory, zaczęłam testować, badać i sprawdzać, czy faktycznie to się sprawdzi. A jeżeli to się sprawdzi, to o tym opowiem. Więc moi drodzy, śmiało mogę powiedzieć i polecić, że ta zielona seria Sebioderm naprawdę mi pomogła i ta strefa tutaj bardzo mocno problematyczna i też się długo zastanawiałam, czy wstawić zdjęcie przed i po, ale powiem Wam, że chyba jestem jeszcze na to nie gotowa, żeby Wam pokazać, jak to wszystko wyglądało, ale myślę, że widzicie podczas nagrań, że ten stan skóry się po prostu poprawił. I moi drodzy, przyszedł do mnie tonik z kwasami oraz serum na noc z kwasami i dodatkowo po prostu dokupiłam sobie jeszcze żel do twarzy oraz krem, aby ta pielęgnacja była taka spójna, całościowa, aby już może nie kombinować i trochę tego, trochę tego, trochę tego nie korzystać, tylko właśnie zamknąć się w tej jednej linii i serii. Oczywiście pod oczami tutaj były kremiki nawilżające jak najbardziej. Teraz tak, jeżeli chodzi o takie pierwsze dni stosowania, to miałam takie delikatne, lekkie mrowienie. Później miałam wrażenie, że ta skóra na skórek delikatnie może się łuszczy, ale absolutnie nie odczuwałam żadnego dyskomfortu, większego zaczerwienienia czy coś w tym stylu. No i właśnie dodatkowo, przez to, że tutaj jest jakby stricte ta seria kierowana do skór tłustych, problematycznych, czyli działająco tak dość konkretnie, no to krem równoważył mi to i po prostu dodatkowo tą skórę nawilżył, żeby nie było zbędnego przesuszenia. Także zerknijcie, prezentuje się tonik i właśnie składniki aktywne to kwas migdałowy, kwas bursztynowy, kwas szklimowy oraz kwas mlekowy. Pokazując Wam tutaj serum, to chciałam zwrócić uwagę na faktyczne zużycie, żebyście zerknęli, że ja nie tylko o tym mówię, bo po prostu jest fajne, tylko mówię o tym, bo faktycznie używałam. Być może zadacie drugie pytanie. Magdalena, ale dlaczego Ty używasz tej serii, skoro za każdym razem mówisz, że Ty masz cerę suchą, a tutaj mówisz, że to jest do cery tłustej? Oczywiście wszystko się zgadza. Seria do cery głównie tłustych, problematycznych, ale właśnie na tych problematycznych skupiając się, czyli skóra z niedoskonałością, wypryskami, skóra z nierówną strukturą, przebarwieniami, z pierwszymi oznakami starzenia, skóra, która wymaga skutecznego, ale jednocześnie łagodnego złuszczania. I
I przykładowo powiem Wam o kilku składnikach aktywnych, które znajdują się w serii, no i właśnie co one robią i jakie dają efekty. Na przykład kwas bursztynowy stymuluje procesy odnowy naskórka, delikatnie złuszcza, wygładza, pomaga w redukcji niedoskonałości, usuwaniu zanieczyszczeń. Kwas migdałowy pomaga w redukcji niedoskonałości, wyrównuje kolory cery, działa rozjaśniająco, wygładzająco, poprawia strukturę skóry. Kwas sikimowy delikatnie złuszcza, wspomaga regenerację cery problematycznej i redukuje niedoskonałości, pomaga ujednolicić kolory skóry. Kwas mlekowy ma delikatne działanie złuszczające. Gorąco, bardzo polecam z czystości madziowego serduszka i tym bardziej, że teraz w okresie świątecznym, bodajże do 21 na zestawy oraz wybrane produkty macie minus 40%. Wszystko Wam wrzucę na dole w opisie, także uważam, że naprawdę warto korzystać. Moi drodzy, kończę na tym. Przechodzimy do następnych produktów. Zapraszam. Drodzy, teraz przedstawię Wam produkty z opcją dla leniwych. Powiem tak, bardzo lubię się smarować, bardzo lubię się balsamować. Boże, balsamować to brzmi jak taka opcja z Egiptu i lekko pośmiertna, ale dobra, to nie o tym. Więc po prostu czuć nawilżenie na skórze poprzez balsam, masełka i tym podobne inne rzeczy. Ale nie zawsze jest na to czas i szczególnie rano, kiedy po kąpieli leci balsam i on się lepi. Tego nienawidzę, więc głównie na wieczór ten rytuał smarowania jest u mnie najbardziej uskuteczniany. Ale właśnie rano, moi drodzy, pragnę Wam gorąco polecić i przedstawić. Jest to żel kokosowy od Eveline. Jest bodajże jeszcze właśnie truskawkowy i jest jakiś jeszcze, chyba mango, ale mogę kłamać, nie jestem pewna. Żel po pierwsze jest do każdego typu skóry, jest turbo ekstra uniwersalny, coś właśnie na podobie żelu Czekajcie, dajcie mi chwilę. No co, no tacy mądrzy jesteście teraz, sami każdy teraz ćwiczy aleosowego. Właśnie tego, moi drodzy, łagodząco rewitalizujący żel do twarzy i ciała, algi, fitokolagen, kwas hialuronowy, każdy rodzaj skóry, w tym wrażliwa. No i właśnie opcja najważniejsza, szybkiego wchłaniania. Także proszę zerknąć na zużycie, o tutaj, więc regularnie z niego korzystam i najczęściej właśnie rano po umyciu, wtedy nic się nie klei, nie lepi, a czasami jak jest taka dość tłusta warstwa, powiedziałabym, z balsamu, no to później to się odbija także na ciuchach, więc jest to niefajne. A drugą opcją dla smarujących się, ale tak szybko, że tak to ujmę, i dbających o ten efekt nawilżenia, jest, słuchajcie, z Bandi mgiełka aloesowa. I nie jest to taka typowa mgiełka, która jest odświeżającą mgiełką i jakby każdemu się wydawało, tylko jest to, słuchajcie, mgiełka, ja Wam zaraz pokażę, ona jest jak taki, nie powiedziałabym rozwodniony kremik, bo to nie jest jakby, wydaje mi się, odpowiednia definicja, ale jest to, powiedziałabym, opcja takiego szybkiego właśnie balsamu, tylko robimy ciach i także szybko się wchłaniająca. O, no i to jest opcja aloesowa. O, dobrze poszło, całkiem w sumie nie głupio, do ciała i rąk, więc tutaj opcja dla troszeczkę leniwców porannych. I co samo Bandi, że tak to ujmę, pisze w liście odnośnie mgiełki: redukuje przesuszanie, wygładza i przywraca skórze zdrowo wyglądający blask, zmniejsza podrażnienie, także wynikające z nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne, otula delikatnym zapachem, szybko się wchłania, formuła nie pozostawia odczuwalnie tłustej ani lepkiej warstwy, przenosi się na przedmioty będące w kontakcie ze skórą. Także właśnie o to chodzi, żeby tutaj sobie nie robić plam, żeby właśnie nie mieć tego tłustego nalotu po balsamach, masełkach, kremikach do ciała, więc bardzo tutaj serdecznie, gorąco polecam. Jeszcze czaję się na te inne wersje, także zapach jest nienachalny, delikatny, tutaj właśnie z wodą kokosową, bo tutaj wracając, a no i co ważne, słuchajcie, 99% pochodzenia naturalnego, także fajnie, fajnie. Drodzy, przechodząc płynnie dalej, nałożę teraz podkład, o którym Wam wspomniałam, pokazałam swatche,
ale jego zużycie jest u mnie bardzo mocno znaczące, a jakoś specjalnie o tym nie mówiłam. Zerknijcie sami. Więc ja Wam może powinnam ten odcinek nazwać Denko bez kitu, że po prostu do samego końca zużyłam, ale jeszcze trochę zostało. Słuchajcie, mowa tutaj o podkładach klasyk z Glam Shopu. I także jeszcze dzisiaj trochę o Glam Shopie będzie, bo uważam po prostu, że zasługuje na to, aby przybić mu piątkę i wspominać o nim jak najwięcej. Samym sukcesem jakże ogromnym było wejście do sieci Contigo, ale dobra, to nie o tym, słuchajcie. Jest to wersja klasyk, jest jeszcze wersja rozświetlająca, ale ta wersja rozświetlająca niespecjalnie mi pykła. A tutaj mam, słuchajcie, klasyk oliwkę 1 i oliwkę 2. Rewelacyjne kolory i ogólnie kolorystyka z Glam Shopu i podział kolorystyki z Glam Shopu na ciepłą oraz właśnie tutaj oliwkową jest, uważam, rewelacyjna. I jest to podkład dość, może nie o tyle mocno kryjący, tylko z możliwością budowania krycia, czyli on zastyga i możemy nałożyć delikatną warstwę, a później miejscowo to krycie zwiększyć. Więc moi drodzy, nałożę teraz podkład i za chwilę Wam opowiem o produktach, rzeczach, które są warte uwagi w atmosferze świątecznej. Zapraszam na podkład i tutaj mam oliwkę 1 i pokażę Wam dla porównania oliwkę 2, drugą stroną gąbeczki. Lecimy. Można mniej, ale czasami jak mi się tak, wiecie, ciapnie, to standardowo patrzę się w podgląd, a nie w lusterko. Wydawałoby się, że on ma teraz takie świetliste, tłuste wykończenie. To wszystko za chwilę minie. On idzie w stronę matowego wykończenia, ale takiego naturalnego, nietępego, suchego matu. I uznajmy, że w podglądzie jest równo, więc zrobię kontrolę jakości w lusterku. Na razie się zatrzymamy w makijażu twarzy i kolorówce, tylko tutaj chciałabym zrobić Wam szybką dygresję odnośnie akcesoriów świątecznych, które także wydaje mi się, że są fajne i dla dorosłych, i dla dzieci. Mowa tutaj, słuchajcie, o wszelkiego rodzaju gumeczkach, spineczkach, kolczykach z Pepco. Uważam, że cenowo rewelacyjna opcja. Słuchajcie, tutaj jest 6 gumeczek, które kosztuje 8 zł. Jeszcze mam na sobie czerwoną jedną, więc zielone w krateczkę i tutaj czerwone. Oprócz tego, co jakiś czas możecie zauważyć pierścionki. Tutaj dzisiaj wystąpiła w roli głównej gwiazdka, obok bodajże jest czerwona. Wykręciła się, przepraszam, że z fakiem, o, wykręciła się czerwona. Widzicie, jeszcze w zestawie jest reniferek, choinka oraz bałwanek i jest to, powiedziałabym tak, robiąc wycieczkę po różnych sklepach, najbardziej korzystny zestaw cenowo, bo także po około chyba właśnie 8 czy 6 zł. Nie powiem dokładnie, bo wyrzuciłam opakowanie. I jeszcze... Także nie mogłam przejść obojętnie i w niektórych odcinkach może też już widzieliście kolczyki. Miałam tutaj bombeczki oraz łosioreniferki i tutaj też opcja za 8 zł, więc jeżeli gdzieś będziecie, to uważam, że bardzo, bardzo, bardzo mocno warto, także jako tutaj akcent taki świąteczny, czy dla dzieciaków, czy po prostu dla siebie, jak lubicie. Te oto tutaj gwiazdy kupiłam we Fly Tigerze za 6 zł, jakże fajny akcent. I tak, także w Pepco, też z jednym z chyba z odcinków, czy gdzieś na Instagramie, miałam kokardę i do kokardy w komplecie była gumka, która była reniferkiem łosiem. Chyba może nie o tyle największy wybór, oczywiście nie mam jakby porównania. Byłam w HM-ie, byłam w Sinsaju też jest sporo różnych rzeczy. To wydaje mi się, że Pepco tą ofertę ma naprawdę bardzo fajną, no i po prostu w korzystnych i dobrych cenach. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy dalej do kolejnej perły, która przyszła do mnie całkiem niedawno, ale jakże mocno i intensywnie się polubiliśmy. Moi drodzy, mówiąc o intensywności, nie było to przypadkowe, ponieważ jakże płynnie przechodzę do kolejnych perełek, które przyszły do mnie dość niedawno. I uwaga, perfumy od Made in Lab przyszły do mnie 6 grudnia na Mikołajki w prezencie. I od razu Wam muszę powiedzieć, że jest to opcja
inspiracji zapachowych drogimi perfumami, tylko właśnie w takich klasycznych opakowaniach, bez ozdobników, kolorowych butelek znanych marek, ale właśnie inspiracje tych znanych marek są na stronie widoczne, czyli jaka jest to kompozycja zapachowa, czym to pachnie, czym to jest inspirowane. Tutaj mam opcję zapakowaną, właśnie jak to może fajnie wyglądać na prezent. Dużym, ogromnym, powiedziałabym, plusem jest pojemność, bo 100 ml i to, co jest fajnie rozpisane, to przykładowo kategoria, jaka jest to zapachowa, jaki jest to styl, że jest to orientalno-kwiatowa. No i nuty. Jaka jest nuta głowy, jaka jest nuta serca i baza. No i właśnie są wymienione, czy jest to wanilia, czy piżmo, czy bergamotka i tym podobne rzeczy. Przyszły do mnie inspiracje zapachowe, odpowiedniki z Black Opium oraz z Yves Saint Laurent Libre. No i zapytacie: Magdalena, czy to faktycznie pachnie tak samo i czy utrzymuje się tak samo? Otóż popryskałam sobie od razu sweterek perfumami z Made in Lab, żeby zobaczyć, czy ten zapach faktycznie będzie się długo utrzymywał. Jeżeli chodzi o trwałość, to one są, nie powiedziałabym, absolutnie mniej trwałe niż wersje oryginalne, a jeżeli chodzi o podobieństwo, to nie jest to jeden do jednego, że jest to tak samo identyczny zapach. Kompozycja jest podobna, ale nie identyczna. Więc, moi drodzy, uważam, że jest to właśnie bardzo fajna i dobra opcja prezentowa. I teraz także widziałam, że na stronie jest promocja, bo przy zakupie 3, a ściślej mówiąc 4 100 ml buteleczek, właśnie ta 1/4 jest za grosz. Więc wychodzi to, moi drodzy, 120 zł za 4 buteleczki perfum inspirowanych właśnie zapachami popularnych marek. Także jeżeli po prostu ktoś lubi pachnieć na bogato i chce pachnieć na bogato, ale nie wydawać na bogato, to tutaj myślę, że naprawdę są to bardzo fajne odpowiedniki i zamienniki znanych i lubianych perfum. Oczywiście także wszystko Wam wrzucę w link i, moi drodzy, już przechodzimy teraz stricte do makijażu twarzy, oczu, moimi perełkami, ulubieńcami. I tutaj nie pokazywałam Wam, a stosowałam i używałam paletki do konturowania z Desi. Mamy odcień bardziej cieplejszy i chłodniejszy. Przepraszam, że ona jest taka wypaciana, ale po prostu ona była używana. Stąd takie tutaj zużycie jej i zarówno możemy nałożyć gąbeczką, no to może po prostu ja to będę robić i Wam pokazywać, lub możemy nałożyć pędzelkiem, dowolność, jak kto woli. O! Delikatnie wklepać, żeby ten wklepać, zaaplikować, aby ten kontur był, ale nie był, subtelny i delikatny. O, proszę bardzo. Jest to, uważam, bardzo fajna i bezpieczna opcja, bez tych takich charakterystycznych pasów startowych. Ładnie wtapia się z podkładem, wygląda niezwykle świeżo i właśnie nie rozwarstwiając podkładu i nie robiąc dziur. Tak naprawdę widzieliście tylko takie lekkie pac, 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 pac i już efekt jest widoczny. Także jest to produkt, który wyszedł dość niedawno, ale polubiliśmy się z nim dość szybko, ale właśnie zanim bym tutaj z nim przyszła, to chciałam go trochę potestować i popatrzeć, jak on się będzie zachowywał w ciągu dnia. Oczywiście także bardzo lubię te bronzery z Glam Shopu, tylko o tyle tutaj na miano perły zasłużyły te bronzery z Desi, ponieważ mamy dwa odcienie. Jeszcze zanim przejdziemy do makijażu twarzy, słuchajcie, bo to jest bluzka, którą kupiłam ostatnio, teraz niedawno, i ona ma takie charakterystyczne bufki. Ja też myślałam, że będę taka nabufiona tutaj, a one opadły i tak niespecjalnie, powiedziałabym, że to wygląda, bo jak patrzę sobie w podgląd, to jakby mniej więcej w jakimś worku była. Więc tak chciałam, wiecie, uściślić, że miało być ładnie, a wyszło tak mniej. Dobrze, przechodząc do makijażu oczu, perłę palet, a ściślej palety, otrzymuję tutaj ta oto od Daniela Sobieśniewskiego oraz
Kobo, rewelacyjna jakość, po prostu fantastyczne zbilansowanie kolorów, zarówno cieplejszych oraz chłodniejszych. Pamiętacie, tutaj wypadł mi ten cień i także myślę, że nieprzypadkowo z tą paletą przychodzę, bo jak zrobiłam z nią pierwszy film, to później pisaliście: Magdalena, czy mogłabyś może jeszcze jakiś jeden makijaż nią zrobić? Więc dzisiaj zrobię coś w stylu glamour przydomionego oka. Oczywiście jak zwykle prosto, łatwo i przyjemnie. Ale nie wiem, czy dalej obejmuje ta cena promocyjna. Jak pokazywałam wtedy Wam tą paletę, ona kosztowała bodajże 39 zł, plus był kod rabatowy, więc pisaliście, że ta paleta w ogóle wyszła za jakieś śmieszne pieniądze, jakieś 23, 28 czy coś w tym stylu. Powiem Wam tak, obojętnie czy ona jest w cenie regularnej, czy ona jest w cenie promocyjnej, uważam, że bardzo mocno warto. Za każdym razem, kiedy mam nałożony ten złoty cień, to piszecie: Magdalena, co masz na oczach, co tak ładnie błyszczy? To właśnie to. No i właśnie jakość tych cieni, jakie one są, powiedziałabym, nasycone, lekko mokre, mimo to, że są to maty, to jest po prostu fantastico. No i widzicie, kolorystyka bardzo mocno uniwersalna, dla każdego coś miłego. Tutaj to połączenie czwórek, to połączenie czwórek, czy to połączenie czwórek, czy może to, czy może tamto. No i to też większość cieni matowych, czyli jest to paleta, która będzie Wam służyć przez naprawdę długi czas. Dlatego, moi drodzy, rozpoczynam i dzisiaj właśnie w roli głównej wystąpi ta paletka. A bazami, cieniami, eyelinerami, które także uważam za godną perłę, to są tutaj te właśnie cienie bazy z Glam Shopu, które także testowałam i Wam pokazywałam, które nie odbijają się jako eyeliner, które także mogą służyć do wzbogacenia linii wodnej. Ich szerokie zastosowanie naprawdę jest fantastyczne. I moglibyście powiedzieć: Magdalena, ale przecież możemy używać pomadek. Oczywiście, jak najbardziej tak. Tylko pragnę jeszcze tutaj przypomnieć i wspomnieć o tym, że oprócz takich kolorów standardowych są także kolory niestandardowe, które raczej w kolorystyce pomadek rzadko się pojawiają, więc stąd tutaj według mnie należy ta perła dla tych tutaj produktów. Więc moi drodzy, zbliżam się do Was i zapraszam na makijaż oczu. Właśnie jako bazę pod cienie wybieram kolor opalony. Rozpoczynam od wyrysowania dolnej powieki i pamiętacie, wychodząc ku górze, teraz bardziej puchatym pędzlem nakładam na bogato, na całą ruchomą powiekę oraz załamanie, rozcierając w stronę ucha. Biorę teraz kolor polewa czekoladowa i tym samym pędzelkiem wzmacniam zewnętrzne kąciki. Także delikatnie wyciągając oko w stronę ucha. Teraz puchaty pędzel i kolorek tutaj taki chłodniejszy Joyful i nim zamaszyście zaznaczę załamanie. Biorę najjaśniejszy cielisty i nakładam go blisko nosa, delikatnie tutaj przecierając teraz granicę. Następnie sięgam po czekoladowy brąz, zaznaczam dolną powiekę, tak mniej więcej do połowy. Jestem bogaciej tutaj, ale nie tutaj, chciałam powiedzieć, że jestem tutaj bogaciej osypana pudrem, ale miotając pędzlem i opowiadając o tym właśnie, ciapnęłam się, ale myślę, że to także jest do odratowania. Więc powracając do makijażu oczu, mniej więcej tak do połowy nakładam czekoladowy brąz na dolnej powiece i wzmacniam także zewnętrzny kącik górnej powieki. Następnie sięgam po jeden z jaśniejszych cielistych Cheerful, nazywających się cieni, i nim tutaj podkreślę w macie dół powieki, rozblenduję tutaj delikatnie tą granicę z tego ciemniejszego kolorku oraz nawiążę do makijażu na górnej powiece, delikatnie przecierając
załamanie. Pora na błysk i biorę złoty. Nakładam go na sam środek. Tutaj najbardziej skupiam nacisk. Delikatnie idąc w stronę ciemniejszego rozcieram. Tak samo idąc w stronę jaśniejszego rozcieram. Być może teraz Was mocno zdziwię, ale rozświetlę, ściślej mówiąc rozjaśnię dolną powiekę tutaj tym najjaśniejszym matem. I zabieram się za drugie oko. Moi drodzy, proszę bardzo, i tak prezentuje się makijaż oczu. I co bym tutaj dodała? Znaczy już dodałam kępki, oczywiście niezmiennie, jak to u mnie bywa. Oczywiście możecie, nie musicie, ale przy makijażach, które są dość mocniejsze, wyraźniejsze, ta kępka tutaj ładnie uzupełnia rzęsy. Oko i rzęsy również zresztą. I słuchajcie, co do samej palety. Uważam naprawdę, że jest to Mercedes wśród palet drogeryjnych. Śmiało można by powiedzieć i porównać ją do palet wysokopółkowych, ale z drugiej strony, co znaczy paleta wysokopółkowa? Bo mając w głowie wysokopółkowa, to znaczy, że po prostu ona jest droga. Ale czy zawsze oznacza, że ona jest lepsza? Niekoniecznie. Więc ta paleta ma w sobie wszystko to, co powinna. Fantastyczną jakość, rewelacyjną cenę, lusterko, więc myślę, że także jest to paleta limitowana. Cały czas oczywiście mowa tutaj o tej palecie Skobo przy współpracy z Danielem Sobieśniewskim, więc to jest paleta, powiedziałabym, idealna. Gdyby na przykład jeszcze rozbudować tą kolorystykę, gdyby wyszłaby jakaś druga edycja czy coś w tym stylu, uważam, rewelacja, brać w ciemno i się nawet nie zastanawiać. Na prezent myślę, że zarówno i amator makijażu, i profesjonalista makijażowy się ucieszy z tej palety, bo myślę, że użytkowość, dzienność, praktyczność tej palety dla osoby, która właśnie nie zajmuje się zawodowo makijażem, będzie tutaj zadowalająca, i także dla profesjonalisty jakość tych cieni myślę, że będzie także na najwyższym poziomie. Także nic więcej, nic dodać, nic ująć, tutaj nic dodać, nic ująć, po prostu rewelacyjna paleta, a przyjemność pracy, no po prostu miodzio. O, dawno nie było miodzio, bez kitu. Dobra, moi drodzy, lecimy teraz z pewnym produktem, którego po prostu szkoda mi było używać. Z produktem, który miałam takie wow, i jest to coś pomiędzy dziełem sztuki, dla niektórych kiczem, i jak wrzuciłam na Instagramie, to zdania były dość podzielone, bo było o wielkie wow, o cudowne, o ekstra, i tutaj nikogo absolutnie nie urażając, albo były właśnie komentarze typu ale cygańskie. Ja tak nie uważam, ja się jaram strasznie mocno, a mowa tutaj o, już pokazuję, różu, pudrze do policzków. Zerknijcie na same opakowanie. Także nie wyrzuciłam, bo po prostu było mi szkoda. No i tak, w środku produkt, ale także jeszcze tutaj zabezpieczony. I czyż nie wygląda to ślicznie? Coś pomiędzy zegarem, kompasem, a to nadal jest po prostu kosmetyk. I tego typu gadżet na prezent. I oprócz tego, że tutaj te doznania artystyczne, wizualne, zewnętrzne są jakże piękne, to jeszcze zerknijcie, kochani, jak prezentuje się środek. Ha! Przepiękne tłuczenie, kwiat. Jak ja to zobaczyłam, to miałam takie ciepło, ciepło w sercu, i po prostu połączenie sztuki z makijażem, właśnie gadżetu, coś pięknego. No i zerknijcie, także jest jeszcze lustereczko. Więc nic innego mi nie pozostaje, tylko użyć. Tak wiecie, delikatnie, delikatnie, delikatnie. Ja myślę, że ja po prostu sobie to zostawię na pamiątkę i to będzie leżeć. Wiem, może to głupie, ale jest to po prostu coś pięknego, rewelacyjnego. No i dobrze, proszę bardzo, na płucie. Także przepiękny, zobaczcie, taki uniwersalny, brzoskwiniowo-różowy kolor. Tutaj te płateczki mamy lekko złote, więc jest to opcja także z rozświetleniem.
A z wrażenia chyba nie powiedziałam, jest to chińska marka ze Sia i wcale nie powiedziałabym, że wychodzi to jakoś super drogo. I właśnie kolejnym produktem, który robi ogromne wrażenie, jest, słuchajcie, pomadka. Ona jest w kolorze czerwonym. No w ogóle, wiecie, same też opakowania, jak to wygląda. Złota tutaj, zerknijcie. Bibułka, no i właśnie. Czyż to nie jest wow? Smok na pomadce. Słuchajcie, tak muszę złapać ostrość i oprócz tego, że smok, to jeszcze tego nie koniec. Zobaczcie, jakie pomadka ma tłoczenia. Tych kosmetyków stricte nie będę tutaj oceniać pod kątem jakościowym, czy pomadka trzyma się długo, czy może krótko i czy się zjada. Nie, nie. Tutaj chodziło o to, aby Wam pokazać tą wyjątkowość, te opakowania i to połączenie właśnie sztuki, artyzmu z makijażem. Powoli przechodząc już do podsumowania i końca odcinka, zostały mi jeszcze usta. I odcinek temu pokazałam Wam mój sposób na ombre usta i także chciałabym się przy tym zatrzymać, ponieważ nadal uważam, że pomadki z Golden Rose są moimi ulubionymi pomadkami, jednak to, co tutaj muszę podkreślić, to pomadki z Glam Shopu. I tak wiem, że dzisiaj jest sporo Glam Shopu, ale uważam, że trzeba o tym mówić, bo jest to polska marka, polska firma, która naprawdę robi robotę. I w tym roku wyszło sporo odcieni, które są bardzo jasnymi kolorami. I teraz mówię w tym momencie ja lubię pomadki, które są bardzo jasne i, tak jak Wam wspominałam ostatnio, lekko korektorowe. W sensie takim, że te odcienie są takie blade jak korektor, niektórzy określają. I dlatego tutaj się chciałabym zatrzymać właśnie jako perłę pomadkową, bo zarówno i jakość tych pomadek, i trwałość, i kolorystyka jest bardzo ładna według mnie. Wiem, że dla niektórych może być to zbyt jasny odcień, ale przy makijażach typu ombre są po prostu fantastyczne, bo ten jasny kolor właśnie wydobywa ten klucz i wydobywa ten efekt, który chcemy osiągnąć w ombre ustach. A także ombre usta w tym sezonie, w tym roku były bardzo modne. No dobra, moi drodzy, tak oczyma tutaj bokiem oka wyobraźni szukałam lusterka, więc wezmę sobie może po prostu to tutaj ładne, przepiękne lustereczko. No po prostu to jest śliczne. To jest tak śliczne, że wow. I dobra, sięgam teraz po pomadkę kolor Kajmak i to jest taki, powiedziałabym, po prostu ładny niut. Swoją drogą także jest kolor ładny niut w tej kolekcji i pomadki są niezwykle płynne i kremowe przy pierwszej aplikacji, po czym za chwilę zastygają i są mega trwałe. Mniej więcej zrobiłam kontur, środek zostawiłam niewypełniony i teraz biorę kolor porcelanowy róż i, tak jak w ostatnim odcinku, ciap, ciap, ciap na środek, wklepuję. Moi drodzy, tak się prezentuje dzisiejszy makijaż i powiem Wam, że to jest chyba taka ulubiona forma, według mnie, makijażu, jaki lubię u siebie, czyli właśnie to podkreślone oko i delikatniejsze ombre usta i także w ostatnim czasie i myślę, że przez ten rok w ten sposób usta najczęściej malowałam. Więc cóż więcej, moi drodzy, podsumowań nadszedł czas, jednak myślę, że zbyt dużo to nie będę mówić, bo wiele zostało dziś powiedziane. Zaczęliśmy od pielęgnacji, która naprawdę zrobiła u mnie wielką robotę, która, tak jak Wam powiedziałam na początku, moją skórę postawiła na nogi, z której jestem mega zadowolona i której używam na co dzień i także pragnę Wam ją gorąco polecić. Następnie mieliśmy produkty do ciała, na szybciocha tak zwane, czyli nie mamy czasu rano się smarować, balsamować i czekać, aż to wszystko się wchłonie, więc mamy ciach, mgiełkę nawilżającą z Mandy i ciach, żel z Eveline, który jest bardzo szybko wchłanialny, nawilżający, uniwersalny i ma wiele innych zastosowań, czy wchłanialny jest dobrym słowem, szybko się wchłania, więc tak po prostu. Później akcesoria z Pepco, rewelacja, gorąco i serdecznie polecam, w tym szczególnie okresie świątecznym, gumeczki, spineczki, kolczyki, pierścionki za niewielką cenę i także sporo różnych kombinacji i możliwości. W
Później mieliśmy perfumy z Made in Lab, które mają więcej zapachu, mniej marketingu, czyli proste opakowania w dobrej cenie. Następnie mieliśmy podkład klasyk z Glam Shopu, jeden z lepiej utrzymujących się trwałych, kryjących, ale formułowo lekkich podkładów i jakże fantastycznej kolorystyce. Następnie paletka, uważam, bestseller, perła wśród pereł, Daniel i Kobo. I co jeszcze? Produkty od Zesea. Mowa tutaj o tych artystycznych, pięknych, no dla mnie wyjątkowych, dla niektórych kiczowatych, ale co kto lubi, jak kto woli. Wiecie, to też jest, powiedziałabym, plastik. Nawet nie powiedziałabym, określiłabym jako plastik, ale to tak na żywo, słuchajcie, absolutnie nie wygląda tanio. Dlatego naprawdę wielkie wow. Wielkie wow, zarówno i pomadka, i tutaj ten kompasik. Widziałam także, ale nie pamiętam tej marki, a już mi się rozładował telefon. Jest jeszcze właśnie marka na dole, wam ją wrzucę, na F. I ona też ma piękne i rewelacyjne właśnie kosmetyki tego typu, które robią naprawdę wrażenie. Więc moi drodzy, chyba wszystko, już powiedziałam. Wszelkie linki oczywiście wrzucę wam na dole. Więc żegnam się. Mam nadzieję, że miło ze mną dzisiaj spędziliście czas. Do zobaczenia i do następnego. Mwah!